Co warto zwiedzić w Gnieźnie? Na pewno katedrę, która jest jednym z najważniejszych gotyckich zabytków w Polsce. Mamy o niej półgodzinny konkretny odcinek, który wkładam tutaj. Ale Gniezno to nie tylko katedra. No bo choćby takie pytanie. Gdzie mieszkał Mieszko? Przecież nie w katedrze. Gniezno to ponad 1000 lat historii i dzisiaj będziemy waszymi przewodnikami w czasie i przestrzeni. Pokażemy wam, jak zwiedzić Gniezno, aby odkryć to miejsce, w którym splatała się historia miasta i Polski. Zostańcie z nami. Ale od czego zacząć? W którym momencie zacząć snuć opowieść o najdawniejszych dziejach miasta, które niknął gdzieś w mroku niepamięci? Miasta, którego najdawniejsze dzieje sięgają czasów niepamiętnych. Może odpowiednim pytaniem nie jest, kiedy zaczęło się tutaj coś dziać, ale gdzie zaczęło się dziać? W którym miejscu zaczęła się historia i Gniezna, no a zatem także polskiej państwowości? I odpowiedź na to pytanie, gdzie leży początek państwa polskiego i początek Gniezna, jest jedna. Tutaj, na wzgórzu Lecha. W tym miejscu wzniesiono pierwszy gród około roku 940, kiedy Mieszko był jeszcze małym szkrabem. Jak wyglądało to miejsce wtedy, prawie 1100 lat temu? No zupełnie inaczej niż dzisiaj. W tym miejscu, gdzie teraz znajdujemy się, było rozległe jezioro, tam dalej w tamtą i w tamtą stronę są kolejne jeziora, więc z jednej strony wzgórze Lecha było obmywane wodami aż 3 jezior, a z drugiej strony była dolinka i tam płynęła rzeczka. A zatem jakie walory z punktu widzenia najdawniejszych, legendarnych piastów miało to miejsce? No przede wszystkim walory obronne. Jak widać, to wzgórze jest dość strome, a jeszcze oblane wodami rzeczki i jezior było bardzo trudne do zdobycia. I tam właśnie z tych być może także powodów zdecydowano się na wzniesienie pierwszego grodu, właśnie jakieś 1100-1080 lat temu. Ten gród przez kolejne lata pączkował i jak wyglądał w swojej ostatecznej fazie około wieku XI, zobaczymy na makiecie. No więc co my tu mamy? To jest makieta tego, jak mogło wyglądać Gniezno, czy gród w Gnieźnie w pierwszej połowie XI wieku, jakieś 1000 lat temu. Oczywiście wszystko, co mówimy o wydarzeniach z XI wieku, czy o tym, jak mógł wyglądać ten gród właśnie w pierwszej połowie XI wieku, musi być poprzedzone stwierdzeniami być może, prawdopodobnie, najprawdopodobniej, przypuszczalnie albo hipotetycznie. No i tak jest też z wyglądem tej makiety. No to, jak te domy tutaj stały na podgrodziach, jak dokładnie wyglądało to obwałowanie ziemno-drewnianym wałem, to jest inwencja artysty, który tę makietę wykonywał, ale są rzeczy, które wiemy ponad wszelką wątpliwość. Na pewno w tym miejscu wznosiła się przedromańska katedra. Dzisiaj dokładnie tutaj stoi wielka gotycka XIV-wieczna bazylika archikatedralna. Tutaj, mniej więcej w tym miejscu, archeologowie znaleźli miejsce najprawdopodobniej kultu pogańskiego, które jest znacznie starsze niż katedra chrześcijańska. Co jest tutaj na tej makiecie? To jest hipotetyczne miejsce, gdzie może być palatium, czy mogło być palatium, czyli rodzaj wczesno-średniowiecznej rezydencji władcy, taki rodzaj wczesno-średniowiecznego pałacu. Czy to palatium tak wyglądało, czy było w tym miejscu, czy gdzieś indziej tutaj, czy w ogóle było w tym członie na wzgórzu Lecha palatium? To jest kwestia dyskusyjna, nie do końca jest to pewne. Teraz w ogóle trwają, dokładnie jak rozmawiamy, trwają badania archeologiczne, poszukiwania właśnie fundamentów tego palatium, które gdzieś tutaj mogło się znajdować. Takim palatium, jak tutaj mógł mieszkać na przykład Bolesław Chrobry. Niech ta woda was tutaj nie zmyli. Mówiłem poprzednio, że gród otaczały jeziora, a nie, że na grodzie były jeziora. Tutaj były te jeziora. To poprzednie ujęcie nagrywaliśmy w tym miejscu, a tutaj w tej makiecie jest woda, bo spadł deszcz.
I ta woda obmywa te domy, w których mieszkali już no zwyklejsi ludzie. To było to jądro polityczno-religijne dawnego XI-wiecznego Gniezna. Tutaj mieszkali ludzie, być może na przykład wojowie i ich rodziny, członkowie drużyny tych pierwszych piastowskich władców, którzy razem z nimi wyprawiali się na wyprawy wojenne, podbijali kolejne terytoria, jakoś tak powiększali władzę pierwszych piastów. Ale taki gród wieloczłonowy, rosnący przez pączkowanie przez no, ponad 100 lat, to jeszcze nie jest miasto. Miasto to Gniezno, które my znamy, ono ma owszem rodowód średniowieczny, ale nie wczesnośredniowieczny, jak właśnie takie wczesnośredniowieczne grody jak ten, ale z dojrzałego już średniowiecza. I żeby znaleźć ślady tego początku właśnie tego Gniezna, które my dzisiaj znamy, które przetrwało do naszych czasów, przenosimy się w przestrzeni, ponieważ ono nie powstało tutaj tylko o tam, ale przenosimy się także w czasie, w XIII wiek. Gniezno zostało ulokowane, czyli dokonano aktu lokacji, nadania praw miejskich w pierwszej połowie XIII wieku, jakieś 780 lat temu, ale nie na wzgórzu Lecha, tylko na drugim wzgórzu, które nazywa się wzgórzem Panieńskim. Być może wcześniej istniała tutaj osada handlowa i ten handel, jak w wielu średniowiecznych miastach, także tutaj został zorganizowany poprzez wytyczenie rynku, placu targowego, na którym mieszczanie, osadnicy, którzy sprowadzali się do tego miasta, mogli sobie handlować. Niedługo później otoczono to lokacyjne, ulokowane miasto, to nowe Gniezno po drugiej stronie tej rzeczki na wzgórzu Panieńskim murami, a wewnątrz tych murów powstawały nie tylko domy mieszczan, ale także nowe gotyckie budowle monumentalne. Ta makieta przedstawia mniej więcej to, jak mogło wyglądać to lokacyjne miasto, lokacyjne Gniezno pod koniec średniowiecza, na przełomie XV i XVI wieku. Widzimy, że jest w całości obwiedzione murami, jest ten gotycki kościół Franciszkanów, tam jest kościół Warny, tutaj jest rynek, na którego środku stoi ratusz. To, co zwraca uwagę na tej makiecie, no to jest na przykład to, że Gniezno w swojej lokacyjnej, średniowiecznej postaci nie było miastem specjalnie wielkim, bo możemy zauważyć, że od rynku do bram miejskich, no to jest rzut beretem. Tutaj jest jakby po jednym kwartale tylko zabudowy. Druga rzecz jest taka, że to miasto jest całkowicie uniezależnione od dawnego grodu, od wzgórza Lecha. Tu jest to wzgórze Panieńskie, tu gdzieś wznosi się wzgórze Lecha. Mniej więcej tutaj do dzisiaj stoi gotycka, XIV-wieczna dwuwieżowa katedra. W ogóle te dwa organizmy, ten biskupi, arcybiskupi prymasowski i miejski, są ze sobą niepowiązane. No ale na tej makiecie widać coś jeszcze. Kiedy będziemy chodzili dzisiaj po Gnieźnie, kiedy będziemy chodzili po jego ulicach, odkrywali jego przestrzenie, to już bardzo szybko zorientujemy się, że w niczym to współczesne miasto, to centrum współczesnego Gniezna, nie przypomina tego układu ulic i domów, jaki możemy znaleźć tutaj. Dlaczego tak jest? Gniezno nie miało wielkiego szczęścia w nowożytności. Było oczywiście bardzo ważnym ośrodkiem religijnym, no bo na wzgórzu Lecha była siedziba prymasa Polski, ale samo miasto rozwijało się, no miało różne koleje losu. Zdarzały się pożary, epidemie. Na przełomie XVIII i XIX wieku przez Wielkopolskę przechodziły armie w czasie wojen napoleońskich, co odbiło się no, bardzo niekorzystnie na wielu wielkopolskich miastach, także na Gnieźnie. Ale prawdziwa tragedia wydarzyła się w pewną majową noc w 1819 roku. Cała ta połać miasta, z wyjątkiem kościołów i niektórych budynków po tej stronie, spłonęła w gigantycznym, katastrofalnym pożarze. Kiedy rozwiał się już dym, kiedy dogaszano zgliszcza, no pojawiło się wielkie pytanie, w jaki sposób Gniezno można
odbudować. Czy zacząć odbudowę według tych podziałów własnościowych i tego układu urbanistycznego, tego układu ulic i rynku, jaki był wcześniej, czy też zmienić go? Czy można jakoś zmodernizować Gniezno? No i okazało się, że pruskie władze zaborcze miały zupełnie nowy, inny pomysł na to, jak odbudowane Gniezno ma wyglądać. Jakie zasady należało przyjąć w czasie odbudowy? No, należało sobie zadać kilka poważnych pytań. Dlaczego ogień strawił wiele gnieźnieńskich domów w całości? No bo były zbudowane z drewna, z łatwopalnego materiału. Dlaczego tak łatwo rozprzestrzeniał się pomiędzy kolejnymi domami? No bo nie było między nimi żadnych ścian ogniowych, murowanych ścian, które oddzielałyby kolejne posesje i zapewniałyby no, bezpieczeństwo pożarowe kolejnych domów. I do tego wiele ulic było bardzo wąskich. One były jeszcze wytyczone właśnie w średniowieczu, powtarzały ten swój średniowieczny układ, a przez to, że były bardzo wąskie, to ułatwiały ogniowi przenoszenie się pomiędzy kwartałami, z jednego domu po jednej stronie ulicy na drugi po drugiej. Więc jeżeli chcemy odbudować miasto w taki sposób, aby było ono zabezpieczone przed takim katastrofalnym pożarem, jak ten z 1819 roku, to musimy przede wszystkim namówić mieszczan, żeby zbudowali swoje domy porządnie, z ogniotrwałych materiałów, a po drugie no, wytyczyć nowe, szersze ulice, które pozwolą na łatwiejszy dojazd straży ogniowej, która może walczyć z pożogą, no i też utrudnią pożarowi rozprzestrzenianie się pomiędzy kwartałami. A jeżeli mamy wytyczyć nowe ulice, to może możemy pokusić się o zrobienie czegoś jeszcze. Może możemy zaproponować coś, czego jeszcze nigdy w Gnieźnie nie było. Urbanistyczne powiązanie Gniezna na Wzgórzu Panieńskim z katedrą na Wzgórzu Lecha. I właśnie to zrobiono. Wytyczono dwie nowe ulice, które miały stać się głównymi ulicami Gniezna. Tumską, na której jesteśmy teraz, która bezpośrednio prowadzi z rynku w kierunku katedry i biegnie po osi katedry. I dalej po tej samej osi biegnie ulica dzisiaj Bolesława Chrobrego, wtedy Friedrichstrasse. Oczywiście do budowy nowego miasta potrzebne były także pieniądze. Mieszczanie gnieźnieńscy apelowali do króla Prus, Fryderyka Wilhelma, o to, aby pomógł im jakoś no, odbudować to miasto. Miasto, które przecież było bardzo ważne. Fryderyk Wilhelm zgodził się, przyznał bezzwrotne kredyty pod warunkiem, że im szybciej odbudowało się swój dom, tym więcej można było dostać na odbudowę tego domu pieniędzy. A zatem opłacało się szybko przystąpić do budowy swojego domu. No, trudno mówić o odbudowie, ponieważ te nowe domy były budowane w zupełnie innych miejscach. Ponieważ został zmieniony całkowicie układ urbanistyczny, wytyczono nowe ulice, zmieniono całkowicie zarys rynku, no to siłą rzeczy niektórzy nie dostali już tak atrakcyjnych działek, jak te, które mieli. Było trochę tarć społecznych, pomiędzy takich głosów sprzeciwu względem właśnie tego nowego układu. No ale w ciągu najbliższych lat, po właśnie pożarze z 1819 roku, udało się ten zarys nowego, zupełnie nowatorskiego wręcz Gniezna wytyczyć. W tym czasie budowano budynki w stylu takiego chłodnego klasycyzmu. Najczęściej te budynki, które odbudowywano tutaj właśnie w Gnieźnie w latach 20. XIX wieku, wyglądały tak, że to były budynki piętrowe, na których pojawiał się taki fryz, czyli pas rzeźbionej dekoracji. Więc jeżeli będziecie w Gnieźnie i zobaczycie gdzieś tutaj w okolicach Rynku albo na Tumskiej taki piętrowy budyneczek, który ma taki pas jakiejś dekoracji, to możecie łatwo stwierdzić, że najprawdopodobniej ten budynek został wzniesiony w czasie odbudowy, czyli około lat 20. wieku XIX po 1819 roku.
jak wyglądało to gniezno przed pożarem, możemy także teraz zobaczyć, ponieważ na płycie rynku są takie pasy z czerwonej cegły, które powtarzają czy odtwarzają ten zarys murów sprzed pożaru. I bardzo łatwo jest stwierdzić, że budynki i ratusz na środku rynku, one stały zupełnie inaczej i kształt rynku był zupełnie inny niż jest dzisiaj. Tego starego średniowiecznego gniezna już nie ma, ale za to jest właśnie ten niezwykle malowniczy, widowiskowy widok przez całą oś Śródmieścia Gniezna, przez całe centrum Gniezna widać ten niesamowity, monumentalny, XIV-wieczny budynek, co zostało właśnie zrobione na początku panowania pruskiego tutaj po 1819 roku. Zostało połączone wreszcie wizualnie, optycznie, urbanistycznie Wzgórze Panieńskie i Wzgórze Lecha. I do dzisiaj możemy tym niezwykle pięknym widokiem cieszyć oczy. Te makiety, które dzisiaj Wam pokazywałem, czy na przykładzie których omawialiśmy te różne etapy rozwoju Gniezna, najpierw tam, potem tutaj, one są częścią takiego szlaku turystycznego, Trakt Królewski w Gnieźnie, który jest wymyślony w bardzo fajny sposób i pozwala odkryć Gniezno naprawdę pod różnymi kątami i różnymi ścieżkami można po Gnieźnie chodzić, szukać różnych mniejszych i większych elementów tego szlaku. Bardzo serdecznie zapraszam, że jeżeli będziecie w Gnieźnie, to skorzystajcie z niego i szukajcie właśnie królików, a także tych makiet, które pozwalają na zrozumienie tego, jak Gniezno przez swoją 1100-letnią historię się zmieniało i dlaczego to miasto po tym niezwykle długim czasie swojego istnienia wygląda właśnie tak, jak wygląda. Co sprawiło, że możemy się cieszyć Gnieznem takim, jakie ono jest dzisiaj. Dziękuję za obejrzenie tego odcinka. Kliknij tutaj, aby zobaczyć nasz film o katedrze gnieźnieńskiej, tym budynku, który wznosi się za mną, jednym z najwspanialszych budynków gotyckich w Polsce, i tutaj, aby subskrybować ten kanał. Dziękuję. Do zobaczenia.